Proszę Państwa, Zbigniew Gryglas kłania się Państwu z Warszawy, a jest z nami pan profesor Marek Rudnicki z Chicago. Witam się serdecznie, Marku. Kontaktowaliśmy się dzisiaj o 1:00 w nocy. Zakładam, że Ameryka nie spała tej nocy. Powiedz, jak to wyglądało w Twoim przypadku? Ja myślę, że wszyscy jesteśmy pod wrażeniem, jak cała lekcja odbywa się w Stanach Zjednoczonych. I właściwie obserwując to, można powiedzieć, że jest to niezwykle emocjonujący wyścig. Ameryka nie spała do godziny chyba 2:00, 3:00. Wtedy wydawało się, że przewaga idzie w stronę prezydenta Trumpa. Rano wstaliśmy i o godzinie 7:00, 8:00, a szczególnie teraz, jest u nas godzina 10:00, 11:00 za chwilę, okazuje się, że ta przewaga prezydenta Trumpa maleje i w 2 czy 3 stanach kluczowych dla ostatecznych wyborów może się okazać, że wiceprezydent Biden uzyska tam większość głosów. Marku, mnie to bardzo przypomina sytuację z naszych wyborów kilka ładnych lat temu. Pamiętam, że wracałem gdzieś koleją z Polski do Warszawy, wysiadłem na Dworcu Centralnym, miałem informację, że wybory wygrał Lech Wałęsa, po czym jak dojechałem do siebie tramwajem na jedną z dzielnic Warszawy, okazało się, że zwycięzcą jest Aleksander Kwaśniewski. Więc tutaj rozumiem podobnie, ten dramatyzm sytuacji jest duży. Wytłumacz naszym widzom, jaki jest powód tego skomplikowanego systemu wyborczego w Stanach, gdzie wprost Amerykanie nie wybierają prezydenta, czynią to za pośrednictwem elektorów. Powiedz, jaki jest, zawsze zastanawiałem się, jaki jest powód tej konstrukcji. Ja myślę, że system amerykański jest niezwykle prosty. Po prostu każdy stan, z tego powodu, że Ameryka jest olbrzymim krajem, każdy stan wybiera swoich elektorów, którzy są zobowiązani do przedstawienia swojego głosu na rzecz kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów w tym stanie. W związku z tym jest to bardzo prosty system, z wyjątkiem 2 stanów, Maine i Nebraska. I teraz może się okazać, że te 2 stany mogą mieć decydujący wpływ. One mają w granicach 3-4 głosów, ale te głosy elektorskie w tych stanach, czyli mamy do czynienia z 6 głosami, mogą być podzielone wedle głosów w poszczególnych dystryktach wyborczych. I tych 3 elektorów ze stanu Nebraska, 2 może głosować na Bidena, a 1 może głosować na Trumpa. W związku z tym może doprowadzić do sytuacji, że ten 1 głos może decydować, kto będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Odnośnie podobieństw. Rozumiem, że to bardzo ważny elektor w takim razie. O niego będą się bili obaj kandydaci. Może się okazać bardzo ważny. W tej chwili wydaje się, że Alaska, Georgia, North Carolina i Pensylwania idą w stronę prezydenta Trumpa. Właściwie ma tam zapewnione głosy, ale ciągle będzie mu brakowało 3-4 głosów, żeby uzyskać te 270. Natomiast te ranne wyniki podają przewagę Bidena w stanach Wisconsin, Minnesota i Nevada w granicach 0,6%. Te głosy są dalej liczone i tam jest w tej chwili przeliczono w granicach 65-70% głosów, ale to jest zastanawiające, jak ta wskazówka przełożyła się w zupełnie innym kierunku. Marku, żeby nie zanudzać naszych słuchaczy, widzów tymi technikaliami, powiedz, bo to nas w Warszawie bardzo interesuje, jak głosowali Polacy w Chicago, jak głosowali Polacy w Stanach Zjednoczonych. Nie pytam cię, jak ty głosowałeś, bo myślę, że zechcesz zachować w tajemnicy swoją decyzję wyborczą, ale powiedz, jak przeważająco głosowali Polacy w Chicago i w całych Stanach Zjednoczonych. Ja myślę, że Polacy głosowali na rzecz prezydenta Trumpa z tego względu, że przez ostatnie 4 lata zrealizował wiele obietnic, które były w naszą stronę, pozytywne dla naszego środowiska i dla naszego państwa.
Dodam też jeszcze, że wiceprezydent Biden kilka razy przedstawił sformułowania, które nie są popularne wśród Polish Americans, które niejako przedstawiają Polskę w krzywym świetle. Spodziewam się, że dokładniejsze obliczenia wykażą, że przykładowo w Pensylwanii decydujący głos w wygraniu przez prezydenta Trumpa głosu w Pensylwanii miała kolonia amerykańska w tym stanie, która jest mniej więcej wedle ostatniego cenzusu prawie 830 tysięcy ludzi. W związku z tym to jest bardzo duża liczba, bardzo wpływowa, która może odgrywać dużą rolę. Ja spodziewam się, że większość Polonii głosowała w tym samym kierunku. I dodam też, że zaskakujące są wyniki wyborów w wielu stanach, ponieważ być może Amerykanie, którzy nie chcą głośno wyrażać swoich ukierunkowań politycznych, po cichu odczuwają pewne pozytywy ostatnich 4 lat, gdzie zdobyli więcej pieniędzy, wpłynęło do kieszeni każdego. W związku z tym myślą, że nawet nie mówiąc oficjalnie, na kogo głosują, to jednak oddając głos do urny, głosowali na Trumpa. Marku, odpowiedz wprost, czy prezydentowi Trumpowi udało się uczynić Amerykę ponownie wielką, tak jak zapowiadał w swoim haśle wyborczym Let's make America great again. Myślę, że w niektórych aspektach tak, ale niestety szereg jego działań nie zdobywają mu popularności wśród wszystkich. W związku z tym jest krytykowany, ponieważ dla wielu osób sposób prowadzenia polityki, artykułowania jej kierunków bardzo poniekąd dynamiczny, ale jednocześnie przez wielu nieakceptowany, nie przysparza mu kolejnych zwolenników. W kilku aspektach działał pozytywnie, ale w kilku, przykładem jest chociażby z naszego widzenia Polska, ale w kilku na pewno zdobył wielu krytyków swoich działań. Jasne. Marku, w polityce niezwykle rzadko udaje się w 100% wykonać pełny program, więc rozumiem, że Trump potrzebowałby jeszcze trochę więcej czasu, by uczynić Amerykę ponownie wielką. Powiedz krótko w twojej ocenie, co oznacza dla świata, a właściwie najbardziej dla Polski, ten wybór między jedną a drugą opcją, między alternatywami Biden, Trump, zasadnicze według ciebie różnice? W moim przekonaniu wybór prezydenta Trumpa będzie kontynuacją niezwykle pozytywnej, przyjaznej, sprzyjającej Polsce polityce Stanów Zjednoczonych. To odbywa się na bardzo wielu płaszczyznach. Nie mówimy o wizach, nie mówimy o jakichś drobnych sprawach, ale wojska amerykańskie w Polsce, głośna akceptacja i sprzyjanie polskim kierunkom, ale teraz co słyszy się ostatnio, bardzo mocne akcentowanie wejścia Stanów Zjednoczonych w politykę dotyczącą Trójmorza, porozumienia, którego liderem jest Polska na arenie europejskiej. Przepraszam, Marku, to wszystko wiemy. Gdybyś powiedział o Bidenie, czy zmiany będą twoim zdaniem byłyby duże, czy też zgodnie z taką amerykańską doktryną prezydent bardzo wiele w polityce zagranicznej uczynić zmian nie może? Oczekuje się, że prezydent Biden nie będzie w stanie zmienić wszystkich spraw, ale niektóre na pewno będzie próbował zrobić. Jedną z nich jest przystąpienie ponowne do WHO. Inna to jest nawiązanie dobrych relacji z Francją, Niemcami, państwami zachodniej Europy, które w ostatnich 4 latach te relacje zostały troszkę nadwyrężone. Czy na tym ucierpi Polska, twoim zdaniem? W moim odczuciu na pewno tych przyjaznych warunków, tej niezwykłej sytuacji na pewno za Bidena nie będzie. Miejmy nadzieję, że może będzie, ale nie należy się tego spodziewać.
Marku, pięknie Ci dziękuję za ten głos z Chicago. Pozdrawiamy Ciebie i wszystkich Polaków mieszkających w Chicago, okolicach. Bardzo Ci dziękuję za tą relację. Do zobaczenia niebawem w Warszawie. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, zawsze z przyjemnością. Wszystkiego dobrego. Dobranoc. Do widzenia. Do widzenia.